Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jaki był wasz plan na Rosję? Wygrać. Wygrać, bo owszem, pokonaliśmy Brazylię, ale trzeba było dokończyć robotę w tej grupie, czyli wygrać ją, ponieważ lepiej będzie zagrać w półfinale z Niemcami niż Francją. Francja jest jednym z tych zespołów, które pokazują na tym turnieju bardzo dobrą siatkówkę, więc woleliśmy, aby w półfinale zmierzyła się z nią Brazylia, a my z Niemcami. Wiedzieliśmy, że Rosjanie mają znakomitą zagrywkę, więc postanowiliśmy zacząć mecz z Winiarskim i Miką, ponieważ są dwoma najlepszymi przyjmującymi w naszej drużynie, zarówno jeśli chodzi o serwis typu flop, jak i serwis z wyskoku. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze, z odpowiednio dużą dawką agresywności. W drugim secie z chłopców nieco zeszło ciśnienie, bo wiedzieli, że mają awans w kieszeni, więc trudno było oczekiwać od nich takiej samej gry. Najważniejsze, że wygraliśmy, zakwalifikowaliśmy się do półfinału i nie zagramy w nim z Francją lub Brazylią. To idealna sytuacja. Czy spodziewaliście się, że Rosjanie pękną tak szybko? Nigdy nie oczekujemy, że przeciwnik szybko pęknie. Wiedzieliśmy, że dysponujemy bardzo dobrą zagrywką typu flot, którą możemy narobić sporo kłopotów ich przyjmującemu. I to właśnie się stało, ponieważ dziś Piotr Nowakowski serwował znakomicie, ale nawet mimo to nie było łatwo ich złamać, ponieważ mocno nas naciskali, wiedząc, że jest to dla nich jedyna szansa, aby zakwalifikować się dalej. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.